Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie partię wiecznie zieloną, nieśmiertelną, niepowtarzalną. Tak ją powinno się nazywać. A czemu się tak nie nazywa? No bo grał ją przedstawiciel imperium, a w FIDE, w MAS. Międzynarodowej Organizacji Szachowej, bo FIDE to jest po francusku. Nawet jeden z niewielu francuskich skrótów, który się ostał. Więc FIDE rządzi przeciwna siła mocarstwowa. W związku z tym ta partia nie jest nazywana ani wiecznie zieloną, ani nieśmiertelną, a jak najbardziej zasługuje. Białymi grał Chilijczyk René Letellier, który grywał w szachy również z innymi wybitnymi szachistami. Czarnymi grał Robert Jakub Fischer. Partia grana była w 60 roku podczas olimpiady szachowej rozegranej w Lipsku w 1960 roku. Kot E70, obrona królewsko-indyjska. E70 jest to pierwszy kot królewsko-indyjskich, nie mających związku z ruchem G3. Co to oznacza? To oznacza, że partia jest niespecjalnie teoretyczna. Partia jest bardzo ciekawa. Pokazuje, iż budowanie centrum musi odbywać się ostrożnie. Musi odbywać, że nie można od tak sobie stawiać pionków do centrum, jak to mówią, bo jest to niebezpieczne dla strony, która tak robi. Zobaczmy. D4, skoczek F6, C4, G6, skoczek C3, teraz po D5 byłaby obrona Grünfelda, a pojawia się po raz pierwszy w naszych filmach obrona królewsko-indyjska. Teraz białe mają wiele możliwości. Jedną z możliwości jest postawienie gońca na G5. Skromne. Goniec F4 z ideą budowania. A można zagrać skoczek F3, po czym białe decyzję podejmą później. Tylko, że po skoczek F3 nie ma już ruchu F3. Można grać G3 warianty z fianchettem. Roszada. No E4 i roszada. Otóż to. Okazuje się, że nie trzeba grać posunięcia D6. To, że nie trzeba grać posunięcia D6, nie oznacza, że białe mogą szaleć. Czarne schowały króla, zroszowały, mają wprowadzone do gry dwie figury i za chwilę uderzą w centrum. Partia jest jak najbardziej hipermodernistyczna i tam jeszcze można dodać parę przedrostków. Partia jest po prostu fantastyczna. Tak jak zagrał zawodnik białymi E5, jest niedopuszczalne. Ma ruchome centrum, to je natychmiast uruchomił. Teraz niektórzy grano lepiej. Młoda zawodniczka rosyjska w Pardubicach w 13 roku zagrała skoczek F3 i po C5, DC5 z jej centrum nic nie zostało. Partia skończyła się remisem po wyrównanej walce, ale istotą tego jest, że z centrum białych nie zostało nic. Jak to Ignacy Nowak kiedyś mówił o kamiennej ścianie, której przeciwniczka pionkiem z D5 zbiła na C4 czarnej, niczego nie wolno robić, to potem skomentował, że z kamiennej ściany nie została nawet podmurówka. F4. Tak można by nazywać atak czterech pionów.
I do tej pory jeszcze wszystko jest dobrze, ale pozycja białych robi się trudna. Robi się trudna, bo zamiast rozwijać figury, muszą bronić swojego centrum. D6. Teraz już nie są dobre ruchy typu goniec D3. No, można zagrać jeszcze goniec E2, ale już skoczek F3 prowadzi do pozycji lepszych dla czarnych. Po D5. Nie można bić pionkiem D. FE5. C5. Trzeba zbić. A jak się zbije? Jak się zbije, to widzimy, że pozycja białych jest rozbita. Jest rozbita. A jak się nie zbije, tylko się przepchnie na D5, nastąpi goniec G4 i są olbrzymie problemy. Wisi pion, po goniec F4, skoczek D7, znowu wisi pion. Teraz bardzo słabe jest E6, nie będziemy tego analizować. Natomiast po hetman E2 widzimy, że piona bronimy, ale blokujemy skrzydło. Może nastąpić hetman C7 albo hetman B8. I biały ma problemy. Biały ma problemy. Letelier zagrał goniec E3. Goniec E3. Żeby rozbić centrum, trzeba wymienić dwie pary pionków. Do wymiany dwóch par pionków prowadzi posunięcie C5, chociaż można i skoczka na D7 postawić. C5. I teraz już musi biały podjąć decyzję. Nie jest dobre skoczek F3 z powodu CD4. Trzeba czymś zbić na D4. No załóżmy, że gońcem bronimy piona. Skoczek C6. I nie jest dobre ED6 z powodu skoczek D4. I pozycja czarnych jest na granicy wygranej. Hetman D6, skoczek D6. Pion odbity, piona nie ma. CD4, CD4. Nie jest lepsze w tej pozycji. Od razu bicie na D6. C5. Białe zagrały. Nie jest lepsze bicie na D6. Z powodu CD4 i powstaje podobna pozycja. Goniec D4 i pozycja białych robi się bardzo trudna. C5. DC5. I co teraz? No zastanówmy się, Kasparowskie, 10 sekund, którego pionka zbić. Przepraszam bardzo. No to jeszcze 3 sekundy. Otóż nie bijemy żadnego pionka, tylko ofiarujemy skoczek C6. Prawdę mówiąc, że kiedy grana była tamta partia w 60 roku, jeżeli odejmiemy, to wychodzi 58 lat temu. Niecałe 58 lat temu, bo olimpiady odbywały się pod koniec roku, to widzimy, że gra białych była trudna. No ale białe sobie są winne. Goniec wisi, skoczek stoi dobrze, pionki są rozbite, skrzydło królewskie nie gra. CD6, ED6. I co teraz? I co teraz? No teraz należało kończyć rozwój. Teraz należało kończyć rozwój
ruchem skoczek F3, z następnym szybkie goniec G2 i białe się trzymają. A co po wzięciu piona? No wzięcie piona nie jest silne. Skoczek bije D6 i z uwagi na otwartą linię E, problem z gońcem. Skoczek może być zbity, zdwojone piony. Po pion F4 słaby, opóźnienie w rozwoju. Białe muszą bardzo, bardzo twardo się bronić. Nie jest dobre. Hetman D2, powierza E8. I nie bardzo jest co białym grać. Białe zagrały skoczek E4. Czy to może być dobry ruch? Nie. Robią ruch z gry środkowej. Nie wiadomo po co stawiają skoczka do centrum. Czarne muszą tylko rozbić barierę pionową i atakować. Goniec F5. Goniec wchodzi z tempem do gry. Skoczek G3. Goniec E6. No goniec nie chce być zbity przez skoczka, a skoczek na G3 stoi jeszcze gorzej niż na E4. Skoczek F3. Hetman C7. Trzeba uwolnić wieżą drogę. Hetman B1. Co teraz? Co teraz? No teraz grozi bicie pionka na E5. Białe, czarne zbiły. I co białe mogą być? Pion odbity. Król w centrum. Braki w rozwoju. F5. Teraz Fischer zagrał E4. Niektórzy komentatorzy wskazywali, że lepsze było na F5. Bo skoczek F5, skoczek D6, hetman G4, E4, figury są odganiane, skoczek E5, wieża AC8 i wjeżdżają w pozycję. Może tak. Jednakże ruch pionkiem na E4 jest bardzo dobry. Zmusza białych do decyzji. Co grać? Nie można pozwolić, żeby czarne teraz biły pionka na F5 i utrzymały pionka E4, który zdecyduje o wygraniu partii. Byłby klinem w pozycji białych, no i byłby wolnym pionem więcej. FE6. F3. GF3. F5. Jak widzimy, białe dalej mają pionka więcej. Ale pion E6 prędzej czy później padnie, pion F3 jest słaby, pion H2 jest słaby. Gdzie król ma się skryć? Na królewskie skrzydło słabo mu będzie, na hetmańskie też ciężko. Goniec czarnopolowy strzela, skoczki wchodzą do gry. Grozi pchnięcie pionka na F4 z widełkami. No to białe się bronią. No ale jak białe się obroniły, puściły pola E4 i G4, E4 i G4. Dla tych, co nie widzą, tu jest czwórka, tu jest G, tu jest E, E4. Skoczek F6, no trzeba na linii E postawić ciężkie figury wieże. Goniec E2, już trochę mniejszym złem byłoby skoczek goniec G2 z zamiarem roszady. No goniec idzie na E2, żeby atakować pole G4, jednakże teraz dwa gońce są na linii. Wieża FE8. Teraz nie można zrobić roszady, bo po wieża bije E6 ze zdwojeniem wież. Przeciążenie gońców ma decydujące znaczenie. Król F2. Naturalny ruch. Wieża F6. Wieża bije E6. Wieża E1. Wieża AE8. No i goniec ucieka. Goniec ucieka. No i dajemy kasparowskie 10 sekund do namysłu. Co zagrać czarnymi?
Widzimy, że czarne mają przewagę na czarnych polach. Mają czarnopolowego gońca i dwa skoczki. Goniec to jest figura całkowicie. Skoczek połowicznie polowa i połowicznie 1 plus pół to jest 2. Białe mają 1 i pół, półtora. W związku z tym trzeba grać na czarnych polach. Tu wieża nie gra, hetman stoi nieszczęśliwie. Przychodzi nam do głowy gra po czarnych polach. Wieża E3. Bierzemy figurę czarnopolową. Wieża E3, król E3. I znowu dajemy 10 sekund na kontynuację ataku. Zdobyliśmy czarne pola, mamy raz, pół i pół, dwie figury przeciwko pół. Olbrzymia przewaga na czarnych polach. Olbrzymia. Szukamy kontynuacji ataku. W partii wykonano już tylko jedno posunięcie. Hetman bije F4 i białe poddały się. Hetman bije F4 jest zgodne z ideą likwidacji ostatniego pionka na czarnym polu, osłabiającego. Warianty są proste. Ofiara hetmana. Nieśmiertelna partia, wiecznie zielona. Okazuje się, że te dwa pola atakuje skoczek, a te trzy może zaatakować goniec. Goniec atakuje trzy pola i jest z siebie bardzo zadowolony, bo mamy tak zwanego mata. Czyli hetmana nie można wziąć. Jak jest materialnie? Materialnie białe mają jakość zaskoczka i piona, ale nieuchronnie pada goniec. Król jak odejdzie od gońca, goniec pada z szachem. Po król E2 jest nieprzyjemny skoczek D4. To co? Pozostaje król F2. Teraz nieprzyjemny jest skoczek G4. Goniec jest związany. W zasadzie wszystko jest nieprzyjemne. Nic przyjemnego tu nie... Nie może białego spotkać. No na E2 to widzieliśmy. Pozostaje jeden ruch. I co teraz? No teraz można już różnie matować. Można podciągnąć skoczka. Można zagrać hetman D2. Można dać szacha na E3. Te cztery białe figury do pomocy z pionkami prędzej czy później zamatują. Chcę zwrócić uwagę, wyjątkowo chcę partii pokazać od początku. Ponieważ partia ma olbrzymi wymiar szkoleniowy, to nie ma znaczenia, że najlepszy szachista chilijski z Chile, z Ameryki Południowej, grał jak grał, no ale grał na pierwszej szachownicy, na olimpiadzie. Siła jego jest bliżej nieznana, nie było wtedy rankingu, nie można było go oceniać, no ale grywał z różnymi, z kilkoma mistrzami świata. Zagrał dzięki udziałowi w igrzyskach, w reprezentacji Chile. Zobaczmy, D4, C4, skoczek C3, E4 i w tej pozycji trzeba grać normalnie. Nie wolno cieszyć się, że wygonimy skoczka. No, ruch E5 jeszcze nie jest błędem przegrywającym, ale prowadzi do trudnej gry. Skoczek E8, F4. Wariant czterech pionów. Tak, tylko że wariant czterech pionów grywa się troszeczkę w innej strukturze. Wariant czterech pionów jest ryzykowny, dlatego prawie nikt go nie gra. Ani przeciwko obronie Benoni, ani przeciwko królewsko-indyjskiej. D6. Goniec E3. C5. Zaatakowane są oba piony. Przy takim ataku pionów nie można uniknąć wymiany tych czterech pionów. Jak się wymienią te cztery piony, centrum białych znika, a król jest w centrum.
DC5. Kto wymienia, ten traci. A Fischer nie wymienia. Wprowadza figurę. Kolejną figurę. ED6. ED6. Skoczek A4. Ruch z gry środkowej. A białe są w bardzo, bardzo, bardzo głębokim debiucie. Kiedy powinny jak najszybciej rozwinąć skoczka, gońca, uciec królem, zroszować i może by ich nie spotkało, może by się utrzymały do 25, do 30 ruchu, to idą goniec F5 i skoczek z C3 stanął na G3, a czarne w tym czasie postawiły gońca na E6. Skoczek na C3 stał lepiej. Na G3 stoi gorzej, jak zobaczymy, znaczy jak już widzieliśmy, przyczynił się, odebrał królowi pole G3. Dopiął siatkę matową. Skoczek F3, dobre posunięcie. Hetman C7. Jest problem z centrum. Problem z centrum. Bicie na D6 nie jest dobre, bo wisi na B2 i dalej jest atak na piony. DE5. I w tym momencie, kiedy czarne odbiły pionka, mają 2-3 tempa rozwojowe więcej. Grając czarnymi, przez to, że białe pchały piony i wykonały manewr skoczka. F5, E4, F3, F5. Pozycja białych jest rozbita. Pion E będzie odbity. Jest problem z punktem B2. Z F3, z C4, król w centrum, goniec, nie gra wieża, nie gra skoczek, nie ma ruchu. Już z powrotem na C3 stałby lepiej, bo mógł sobie skoczyć na D5 i przykrywałby punkt B2. No i dalej prosto. Ponieważ grożą widły na F4, blokują skoczek, łapie pola E4, G4, goniec E2, przeciążenie, król, goniec, goniec, przeciążenie, wieża staje na tę linię, pionka odbija przy okazji, zdwajamy wieżę, goniec ucieka, ale łapiemy czarne pola. Teraz dobrym ruchem byłoby również skoczek G4 z ideą goniec D4, ale ponieważ jest ofiara hetmana, to możemy tak zagrać. Jak widzimy, materialnie jest mniej więcej równo. Mniej więcej równo. Jest to doskonała partia Fischera, niedoceniana. No, przeciwnik był słabszy. No, gdyby nie był słabszy, to grałby lepiej. To może by zauważył kombinację z ofiarą jakości i hetmana. Może by zauważył. Może by przegrał bardziej prozaicznie. Co nie umniejsza doskonałej gry Roberta Fischera.